Kapusta czerwona zasmażana z cebulą i kiełbasą. Tradycyjna polska kuchnia. Witam na kanale Krychu Gotuje. Do przygotowania tej tradycyjnej potrawy potrzebować będziesz 1 kg kapusty czerwonej, 2 łyżki cukru, 2 łyżki octu jabłkowego, 1 łyżkę soli, świeży tymianek oraz zasmażkę jasnozłotą, którą przygotuję z 100 g masła, 2 czubatych łyżek mąki pszennej i 1 szklanki wody. Smak zasmażanej kapusty wzbogacą cebula i aromatyczna kiełbasa czosnkowa. Zaczynamy! Przygotowanie kapusty czerwonej. Kapustę obrać ze zsutych lub zwiędłych liści, opłukać, poszatkować. W moim przepisie kapustę kroję, co wydaje się pracochłonne, ale jak dojdziesz do wprawy, jest to fajna czynność. Tak przygotowaną kapustę przekładam do garnka. Zalewam wrzątkiem około 1/4 litra, czyli szklanką wody. Dodaję 1 łyżkę soli, 1 łyżkę cukru. Na koniec gotowania jeszcze próbuję. W tym przepisie jeszcze 1 łyżkę cukru dodałem na samym końcu. Gotuję pod przykryciem na wolnym ogniu przez 30 minut. Przygotowanie zasmażki jasnozłotej. Na rozgrzaną, suchą patelnię dodaję 2 czubate łyżki mąki pszennej. Ciągle mieszając. Czekam, aż mąka złapie lekko brązowy, złoty kolor. Ściągam z ognia patelnię, mąkę odsuwam tak, by na środku zostało miejsce. W to miejsce wkładam masło. Gdy masło się rozpuści, tematycznie łączę je z mąką. Mieszam energicznie. Na koniec dodaję szklankę zimnej wody i ponownie mieszam. Tak przygotowaną zasmażkę jasnozłotą przykładam do kapusty, która gotuje się już około 20 minut. Zasmażkę dokładnie łączę z kapustą. Zmniejszam moc kuchenki na minimum. Tutaj należy mieć oko na kapustę, bo lubi po dodaniu zasmażki się przypalić. Już prawie gotowe, teraz czas na kiełbasę i cebulę. Możesz przygotować tylko cebulę bez kiełbasy, też będzie super. Jednakże to nie wigilijna kapusta, tą kapustę robiłem na obiad do kopytek, o tym za chwilę. Cebulę kroję w kostkę, podobnie kiełbasę. Smażenie rozpoczynam od kiełbasy, którą podsmażam na złoty kolor. Dodaję cebulę i również delikatnie podsmażam. I cebulę dodaję do kapusty. Ile gotuję, sprawdzam smak. Dodaję jeszcze 1 łyżkę cukru oraz 2 łyżki octu jabłkowego. Kapusta w zasadzie jest gotowa. Jest idealna do kopytek, czyli klusek ziemniaczany. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia filmu Jak przygotować kopytka. Przepis dostępny na moim blogu blog.krychu-gotuje.pl, jak również na kanale YouTube. Jeśli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. Do następnego gotowania.